Co lubi pani najbardziej w zawodzie historyka? Nienormowany czas pracy. A poważnie mówiąc, to chyba najbardziej lubię kontakt z drugim człowiekiem. Ja w ogóle bardzo lubię historię z tym aspektem ludzkim, społecznym, tak? Czyli życie codzienne, lubię trochę tak wejść ze swoimi butami współczesności w historię ludzi, którzy żyli przed wiekami. No mnie najbardziej interesuje wiek XIX, więc to jest taka w sumie namacalna jeszcze historia, bo mamy już jakieś świadectwa, pamiętniki na przykład. Fajnie jest poczytać sobie pamiętniki ludzi, którzy walczyli o wielkie sprawy, kiedy Polski nie było na mapie na przykład, tak? Więc jakby to jest chyba najfajniejszy aspekt. Natomiast druga rzecz, która jest niezwykle fajna, to jest to, że historia jest po prostu humanistyką i tutaj jesteśmy zawsze nastawieni na człowieka i koncentrujemy się wokół tej jego perspektywy. Co skłoniło panią do prowadzenia badań nad daną epoką? Troszkę przypadek, bo kiedy rozpoczęłam studia historyczne, to byłam przeświadczona, że będę mediewistką. Fascynowała mnie historia Francji, właśnie średniowieczna. Średniowiecze we Francji ma te wszystkie takie fajne aspekty, przyjemne aspekty, bo jest rzeczywiście dużo kultury. To są takie wątki dotyczące właśnie tej historii troszkę takiej zdemilitaryzowanej. Natomiast w drugiej perspektywie to jest właśnie to, że tam się po prostu sporo dzieje, tak? Więc to mnie bardzo interesowało. Interesowała mnie symbolika, interesowało mnie właśnie, jak mówiłam, życie codzienne. Interesowała mnie Christine de Pizan, chociażby taka pierwsza kobieta w średniowieczu, która utrzymywała się z pisania i to było takie fascynujące, że średniowiecze kojarzone w taki zupełnie no jednak smutny sposób ma tyle kolorów, które pokazują, dlaczego warto historią się zajmować. No natomiast przypadek zdecydował o tym dlatego, że wylądowałam na proseminarium średniowiecznym. No i kiedy pojawiła się, można powiedzieć, perspektywa, że właściwie badania to przede wszystkim krzyżacy w przypadku Bydgoszczy, to uciekłam od krzyżaków. Krzyżacy mnie nie interesowali i takim sposobem trafiłam do XIX wieku i nagle okazało się, że i rewolucja francuska i wszystkie inne elementy, które właśnie z tym okresem się wiążą w przypadku Francji, potrafią być nawet nie tylko równie interesujące, ale bardziej interesujące. Dzisiaj w ogóle nie ubolewam nad tym, że nie zajmuję się średniowieczem. Myślę sobie, że ten XIX wiek ma rzeczywiście bardzo wiele fajnych niuansów, no to używam określenia fajne, ale ciekawych niuansów, które pokazują, że na wiele różnych sposobów można zajmować się XIX wiekiem. XIX wiek lubię także dlatego, że to jest najdłuższe stulecie w dziejach świata, bo rozpoczyna się pod koniec XVIII wieku, a kończy się w wieku XX na I wojnie światowej. Więc tak naprawdę do wyboru do koloru, tak? Bo można wybierać i ten okres wczesny, kiedy tak naprawdę rzeczywiście społeczeństwa nowoczesne rozwijają się, kształtują, a z drugiej strony wybrać już ten okres końca XIX wieku, początku wieku XX, kiedy de facto politologia wkracza w te relacje międzynarodowe, tworzą się sojusze militarne, czyli jakby jest ten taki duży wybór. I to był właściwie, można powiedzieć, taki troszkę strzał w ciemno, ale okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzisiaj, mimo że coraz częściej zajmuje się XX wiekiem, także z perspektywy historii Francji, ale i historii Bydgoszczy, okresem międzywojennym na przykład, to ciągle czuję się XIX-wieczniczką i bardzo dobrze czuję się w tej przestrzeni XIX wieku. Jaka jest pani ulubiona książka niehistoryczna? A, też ciekawe pytanie. Nie mam chyba jednej ulubionej książki niehistorycznej. W ogóle nie mam, nawet historycznej nie mam jednej ulubionej. Ja właściwie często się dekoncentruję, mam wiele różnych inspiracji. Natomiast ogólnie bardzo lubię kryminały, więc taką moją chyba ulubioną pisarką, jeśli chodzi o kryminały w Polsce, to jest Kasia Puzyńska i cała jej seria, która rzeczywiście pokazuje niuanse tej małomiasteczkowej Polski, która no, ma te swoje smaczki kryminalne, ale też taką dużą dozę obyczajowości. W ogóle chyba kryminały ogólnie, tak? Znaczy, przerabiałam wszystkie te skandynawskie, mam swoich ulubieńców i właśnie w tym kręgu, natomiast lubię rozwiązywać zagadki, więc jakby to jest taki mój ulubiony typ literatury. Skutecznie z moją pasją czytelniczą walczą niestety kryminalne seriale i tutaj myślę, że łatwiej by było powiedzieć, jakie mam ulubione seriale kryminalne na przykład na różnych platformach, które dzięki okresowi pandemii tak weszły już na stałe do naszego życia, natomiast z książkami jest dużo trudniej. Jaki jest pani ulubiony film?
ulubiony film, a tutaj już będzie bardzo sztampowo i historycznie, bo kino choćby umotywowane historią bardzo, bardzo lubię. I moim ulubionym filmem, właściwie to się nie zmieniło od czasów szkoły średniej, jest La Reine Margot, Królowa Margot, czyli czasy w nocy świętego Bartłomieja, rzezi hugenotów we Francji. To taki właśnie też ważny aspekt historii Francji, chociaż film bardzo lubię nawet nie dlatego, że pokazuje fragment historii Francji, po prostu jest świetnie, świetnie zagrany. Do tego połączenia z La Reine Margot też bez większej niespodzianki dołączył inny film, niezwykle ważny, który być może taką był dobrą zapowiedzią tego, że faktycznie XIX wiek będzie moją przestrzenią badawczą, czyli Braterstwo Wilków. To jakby w ramach takiego też ukłonu w stronę znów Francji. Natomiast fajne takie połączenia tam są, na przykład dotyczące tego, że mamy bestię z Gévaudan, tak? Gévaudan, region, który kiedyś miał rzeczywiście jakąś bestię, która zabijała ludzi. Natomiast dzisiaj do Gévaudan są ściągnięte wilki z Polski, więc taki też niuans trochę współczesności w tym właśnie okresie. Jaka jest Pani ulubiona postać historyczna? Okej, nie wiem, nie mam jakiejś ulubionej, w ogóle nie lubię określenia postać historyczna, bo myślę sobie, że ludzie, którzy też i dzisiaj żyją, mogą być niezwykle inspirujący. Mam oczywiście, lubię kobiety w historii epoki nowożytnej, więc mam te dziewczyny, które w powstaniu walczyły, Pustowojtówna na przykład, to taka jest dziewczyna, powiedziałabym, w moje top 5, jeśli chodzi o ulubieńców, ale ostatnio myślałam sobie o zupełnie innej postaci i myślę, że ona byłaby też jakimś świetnym przypomnieniem. Ruth Bader Ginsburg, czyli zmarła, zresztą 18 września mieliśmy 2 lata od jej śmierci, pierwsza sędzia, kobieta, sędzia Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, niezwykła postać z jednej strony, a drugą bym dodała żyjącą, mającą się całkiem świetnie, Malale, jako taką też postać ikoniczną. Mi jest trochę trudniej mówić o takich postaciach, które, nie wiem, dawno temu w historii żyły, bo na bieżąco mam w domu 12-latkę, z którą przerabiamy ikoniczne postacie kobiece, którymi warto się inspirować i łatwiej jest mi wymienić te, które wciąż żyją i które inspirują i które są rzeczywiście godne podziwu za to, jak łamią, jak walczą o swoje prawa, o nasze prawa tak naprawdę, niż te, które dawno temu mówiły swoim głosem, albo pisały, albo przekazywały, walczyły o różne inne sprawy. Natomiast dzisiaj o nich tylko wspominamy, szczególnie, że ta duża nieobecność kobiet na łamach historii jest znacząca. Mam też paru mężczyzn, którzy wydają się oczywiście inspirujący, taki na pierwszy rzut oka, ale to są też głównie też osoby związane raczej z nauką. Natomiast lista po prostu jest długa, nie? Więc jakby, żeby nie przedłużać, myślę, że te nazwiska, które padły, to są takie moje właśnie ulubienice, które bym umieściła na mojej właśnie króciutkiej liście tych najfajniejszych postaci.